Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa Mando oraz Studio Inigo przedstawiają Andrzej Krajewski Ropa Krew cywilizacji Czyta Krzysztof Bochenek Początek. Wiele twarzy pani triumfu i upadku. Za sprawą tej samej błotnistej mazi na dwóch krańcach świata koniec roku 2017 wyglądał diametralnie inaczej. W Arabii Saudyjskiej następca tronu, książę Mohammed bin Salman, zaprezentował wizję przyszłości, przyprawiającą o zawrót głowy. W ramach globalnego projektu Neom jego kraj ma zbudować za około pół biliona dolarów supernowoczesną metropolię nad Morzem Czerwonym, tuż przy granicy z Egiptem, Jordanią oraz Izraelem. Ma się ona stać stolicą nowych technologii na Bliskim Wschodzie. Wedle tego, co opowiadał książę dziennikarzom, prezentując liczne wizualizacje, Pasażerskie drony będą przewozić ludzi między inteligentnymi budynkami, do których prąd dostarczą elektrownie słoneczne. Pracujący w luksusowych warunkach mieszkańcy miasta przyszłości mają przeformatować Arabię Saudyjską tak, by stała się krajem na miarę XXI wieku. Wszystko za gigantyczne pieniądze, jakie Saudowie czerpią z owej błotnistej mazi. W tym samym czasie w Ameryce Południowej zbankrutowała Wenezuela. Upadkowi państwa, które teoretycznie nie powinno być biedniejsze od Arabii Saudyjskiej, towarzyszyła hiperinflacja przekraczająca 1000% w skali roku oraz krwawe walki uliczne. Umacniający swe dyktatorskie rządy, prezydent Nicolas Maduro kazał w wojsku brutalnie tłumić wszelki opór. Przy okazji pozbawił znaczenia zdominowany przez opozycję parlament. Jednak choć skupił całą władzę w swych rękach, nie potrafił znaleźć w kraju dość gotówki na regularną spłatę długów. Co więcej, pod koniec 2017 roku wenezueli nie stać było nawet na import żywności, a wszystkie sklepy świeciły pustkami. Jej biedniejszym mieszkańcom zaczął grozić głód, zaś do przerw w dostawach prądu już zdążyli przywyknąć. Podobnie jak do rosnącej przestępczości. W całkiem spokojnym niegdyś państwie bandyci popełnili w ciągu zaledwie roku ponad 30 tysięcy morderstw. Przyczyną staczania się Wenezueli na dno upadku również jest błotnista maś, której tyle zawdzięczają Saudowie. I wcale nie są to wszystkie odcienie substancji nazywanej niegdyś olejem skalnym lub ziemnym w zależności od tego, gdzie natykali się na nią ludzie. Acz na swą biografię zaczęła ona zasługiwać, od kiedy Ignacy Łukasiewicz opracował technologię rafinacji, dzięki której udało mu się uzyskać z ropy naftowej szereg frakcji o niezwykłych właściwościach. Nim skończył się wiek XIX, pchnęły one cywilizację na zupełnie nowe tory. Ta przez tysiące lat zupełnie ignorowana, błotnista maś stała się najważniejszym surowcem. Najpierw tylko na rynkach zachodnich. Następnie na całym świecie. Nie minęło nawet kolejne stulecie, a dzięki niej rozkwitł handel, nadeszła era globalizacji, można tanio i szybko podróżować na olbrzymie odległości. To ona napędza rozwój świata. Jest więcej niż paliwem, więcej niż najcenniejszym kruszcem. To siła, która pozwala cywilizacji rozwijać się, pobijać kolejne gospodarcze rekordy, ale też po prostu trwać. Bez niej w wielu ustabilizowanych politycznie krajach wyborcy natychmiast mogliby zmienić swoje sympatie, a większość gospodarczych mocarstw czekałaby rewolucja. Ropa naftowa bywa dobrodziejką, a jednocześnie stała się sprawczynią niepokoju. Do tego stopnia jest ważna, że ekonomiści uznali, iż krajowe gospodarki mogą chorować na uzależnienie od niej. Dotyczy to zarówno producentów, jak i odbiorców, choć choroby te inaczej nazywają się w każdym z przypadków. W naszej opowieści prześledzimy losy paliwa, które wielu zaczyna nazywać paliwem przeszłości. Jednak ono nadal się nie poddaje, z wielkim oporem oddając pole innym źródłom energii. Aby w pełni zrozumieć naszą bohaterkę, odwiedzimy tory wyścigowe, zajrzymy pod maski samochodów, i odwiedzimy gabinety najbogatszych i najpotężniejszych ludzi ostatnich dwóch stuleci. Zaczniemy od pierwszych prób rafinacji przeprowadzonych przez Ignacego Łukasiewicza. Dojdziemy aż do kresu zimnej wojny, której koniec nadszedł także dzięki naszej bohaterce. Dotrzemy do dnia dzisiejszego, gdy cywilizacja stanęła na rozdrożu marząc o odnawialnych źródłach energii, a pozostając nadal uzależniona od ropy. Ani hybrydowe Toyoty, ani elektryczne Tesle nie są jeszcze w stanie obalić jej supremacji. Na pewno biografia ta byłaby bardziej dogłębna, gdyby uwzględniono w niej wszystkie produkty ropopochodne, poczynając od tworzyw sztucznych, a na kosmetykach kończąc. Jednak są to tematy tak obszerne, że wymagają osobnych książek. Poza tym wpływ ropy naftowej na sytuację w świecie wynika z połączenia dwóch czynników, nieustannie rosnącego zapotrzebowania na energię oraz polityki. Na tym styku zasadza się prawdziwa siła pani, triumfu i upadku. Idąc z tym tropem, znajdziemy się bliżej prawdy o jej rzeczywistym wpływie na losy cywilizacji. A przy okazji poznamy wcale z nią niekojarzone przełomowe wydarzenia z przeszłości. Wprawdzie nasza bohaterka jest już w podeszłym wieku, ale zachowuje wielką żywotność, co pozwala podejrzewać, że jeszcze nieraz nas zadziwi. A zadziwiła już w 2020 roku, podczas pandemii, gdy pobiła historyczny rekord spadku ceny, aby dwa lata później zbliżyć się do osiągniętych w 2008 roku rekordów jej wysokości. W tym czasie nasz świat zachowywał się niczym pasażer rollercoastera. Kiedy zjazd w dół, jaki zafundowała wszystkim pandemia koronawirusa, wydawał się dnem możliwych nieszczęść, oto 24 lutego 2022 roku Rosja najechała Ukrainę. Surowce energetyczne stały się dla Kremla bronią strategiczną, używaną z myślą o tym, by złamać jedność Zachodu oraz zniechęcić go do wspierania Ukraińców. W tej rozgrywce znów kluczową rolę zaczęła odgrywać ropa naftowa, bo nic innego nie gwarantuje Moskwie równie wysokiego i pewnego dochodu. To od niej zaczęła zależeć przyszłość nie tylko Rosji, ale także międzynarodowego porządku. Wieszczenia, że krew cywilizacji zastąpią metale ziem rzadkich, niezbędne do rozwoju elektromobilności oraz wodór wciąż odnoszą się do przyszłości. Która co jakiś czas wydaje się oddalać. Nadal najwięcej w świecie znaczy, stara krew cywilizacji. I wszystko wskazuje na to, że nie powiedziała jeszcze swego ostatniego słowa. Rozdział pierwszy. Pod wielkim ciśnieniem. Abraham Schreiner, dzierżawiący karczmę w Borysławiu, nie miał ambicji popychania biegu historii na nowe tory. Ot, po prostu chciał więcej zarobić, najlepiej na taniej wódce. Tymczasem spod ziemi, którą kupił w pobliżu swego miasta, co jakiś czas wypływała gęsta maś, nazywana olejem ziemnym lub skalnym. Miejscowi chłopi używali jej do smarowania osi swych wozów, bo wtedy nie skrzypiały i koniom łatwiej się ciągnęło ładunek. Schreinera intrygowało jednak coś innego. Mianowicie, czy z tajemniczej substancji da się wydestylować alkohol, podobnie jak z zacieru. Skoro była darmowa, w odróżnieniu od ziemniaków, gwarantowałoby to spory zysk. Swój eksperyment zaczął od zebrania czarnego płynu do garnka. Następnie postawił go na piecu i szczelnie przykrył pokrywką dociążoną odważnikiem. Dalej doświadczenie przebiegło interesująco, acz niekoniecznie zgodnie z planem. Rozgrzany garnek nagle eksplodował, a płonąca maś oblała karczmarza. Po wyleczeniu oparzeń, Abraham Schreiner uznał, że zamiast zostać naukowcem lub nawet gorzelnikiem, bezpieczniej będzie wrócić do bliższego mu zawodu kupca. Ale na oleju ziemnym wciąż zamierzał zarobić nalał go do butelki i zawiózł do Lwowa. Tam, za radą znajomego kupca leiba Stirmana, skierował kroki na ulicę Kopernika, do apteki pod Złotą Gwiazdą. Przekroczywszy próg, zastał za ladą jednego z pracowników. Gdyby marzący o wielkich interesach Schreiner tego dnia wybrał inną aptekę, najpewniej historia ludzkości potoczyłaby się nieco inaczej. Traf chciał, że przywitał go ambitny trzydziestolatek, który pod koniec lipca owego roku zdobył dyplom magistra farmacji na Uniwersytecie Wiedeńskim, lecz nie miał dość kapitału na własną aptekę. Raz Żydek wiejski przynosi do apteki flaszkę płynu czerwonego, gdyby krew, i mówi – kup pan oleju ziemnego. Tak słowami uznawanymi dzisiaj za niezbyt taktowne, opowiadał Ignacy Łukasiewicz o początku swej wielkiej kariery. Notujący dwadzieścia lat później jego wspomnienia, historyk i dziennikarz krakowskiego czasu, Felix Morawski, dopytywał, co działo się dalej. — My, u nas w Borysławiu, to tam po źródłach pływa taki olej, co go chłopi z ropą tłumaczył Schreiner w aptece, z czym przyszedł. — A był tam chłop stary, który z tego ważył maś. On umarł, a ja prosiłem wdowy jego, żeby mnie nauczyła tej mazi ważyć. Pochlebiałem jej jako mogłem. Nauczyła mnie, że on to gotował w garnku. Próbuję ja, ważę, aż to się zapaliło i rozsadziło garnek, wyjaśniał kupiec, pytając następnie aptekarza, czy mógłby sam spróbować wydestylować z przyniesionej substancji spirytus. Zaciekawiony jego opowieścią, Łukasiewicz kupił zaoferowanemu olej ziemny, a co więcej, zamówił kolejną dostawę. Następnie nakłonił kolegę z pracy, Jana Zecha, do wspólnego eksperymentowania. Zaczęli od złożenia solidnego destylatora, zdolnego wytrzymać ciśnienie ropy podgrzanej do temperatury 250 stopni Celsjusza. Ale samo jej nagrzewanie przyniosło rozczarowujące efekty. Łukasiewicz zaczął więc dodawać do mazi różne substancje, przyspieszające reakcje. Wreszcie nadszedł dzień, w którym miał prawo krzyknąć eureka. Podgrzany olej ziemny po dodaniu stężonego kwasu siarkowego oraz roztworu sodu zaczął dzielić się na frakcje. Na wierzch wypłynęła lekka i łatwopalna benzyna. Kolejne warstwy cieczy miały coraz to inne właściwości, zaś na dnie destylatora pozostał ciężki, mazisty asfalt. Lwowski pomocnik aptekarza wraz z przyjacielem otrzymali zupełnie nowe związki chemiczne. Ku rozczarowaniu Abrahama Schreinera nijak nie przypominały one wódki. Mimo to Łukasiewicz nie zamierzał się poddać. Skoro już wynalazł technologię rafinacji ropy i otrzymywał z niej oryginalne substancje, to należało wymyślić dla nich zastosowanie, aby ludzie chcieli kupować nowe produkty i to najlepiej, równie chętnie, jak wódkę. Myśl, że mogą się one stać najważniejszym surowcem energetycznym cywilizacji, żadnemu z bohaterów tamtych zdarzeń zapewne nie przyszła do głowy. Pół wieku wcześniej, na początku rewolucji przemysłowej, taki status uzyskał węgiel. Nic nie zapowiadało, by miał go stracić. Początki w welwowskiej aptece. Ropa naftowa przez całe tysiąclecia nie była w zasadzie do niczego ludziom potrzebna. Tam, gdzie sama wypływała z ziemi, ludność używała jej do smarowania osi wozów, a od czasu do czasu próbowano przy jej pomocy leczyć choroby skóry. W piecach palono drewnem lub węglem, bo tak było wygodniej. Gdy w miastach zaczęto instalować oświetlenie uliczne, w latarniach lepiej sprawdzał się gaz koksowniczy. Fabryki i koleje znakomicie się rozwijały, używając silników parowych, zasilanych ciepłem pochodzącym ze spalania węgla. Nawet wyparcie z dróg powozów przez auta parowe uznawano za realną perspektywę dzięki nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym Amadeusza Bollé. A jednak ta ścieżka rozwoju cywilizacji miała wkrótce zostać zastąpiona zupełnie inną, której bieg wytyczyło odkrycie dokonane przez urodzonego 8 marca 1822 roku we wsi Zaduszniki niedaleko Mielca Ignacego Łukasiewicza. Kiedy syn ubogiego dzierżawcy ziemskiego przyszedł na świat, rozwój kolei dopiero się rozpoczynał, choć maszyny parowe już podbijały Europę. Marne dochody ojca sprawiły, że w wieku 14 lat Ignacy zakończył swą gimnazjalną edukację i został w łańcucie pomocnikiem aptekarza. Jego szef Antoni Swoboda postarał się, by młody podwładny dokształcił się w dziedzinie farmaceutyki i mając 18 lat zdał stosowne egzaminy państwowe. Mimo, że zawód farmaceuty dawał stabilizację i profity, Łukasiewicza zbytnio nie pociągał, wolał marzyć o nowej insurekcji i o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ledwie przeniósł się do Rzeszowa, by podjąć tam pracę w aptece obwodowej, został konspiratorem. W tym czasie działacz niepodległościowy Edward Dębowski przygotowywał na terenie Galicji powstanie. Na jego zlecenie młody farmaceuta organizował siatkę spiskowców w Rzeszowie. Wybuch rebelii zaplanowano na noc z 21 na 22 lutego 1846 roku. W Rzeszowie powstańcami miał dowodzić niespełna 24-letni Łukasiewicz. Ostatnie instrukcje odebrał 13 lutego w hotelu pod luftmaszyną od emisariusza konspiracyjnego rządu narodowego Franciszka Wiesiołowskiego. I gdy wszystko było już gotowe, sześć dni później Łukasiewicza aresztowała policja. Pojmany wcześniej Wiesiołowski wsypał innych spiskowców. Wbrew pozorom Łukasiewicz miał olbrzymie szczęście, bo aresztowanie. Najprawdopodobniej uratowało mu życie. Austriacka tajna policja, dzięki informacjom przekazywanym przez pruskich kolegów, dobrze wiedziała, że do Galicji posyła swych współpracowników Ludwik Mierosławski. Rezydujący najpierw w Paryżu, a następnie w Poznaniu, sławny rewolucjonista, marzył o wznieceniu powstania jednocześnie w trzech zaborach, by następnie stanąć na jego czele co było zupełną mrzonką, o czym najlepiej świadczyło to, w jaki sposób z zagrożeniem poradzili sobie austriaccy urzędnicy. Kiedy na początku lutego 1846 roku w Galicji zjawili się emisariusze Mierosławskiego, powiadomiony o tym starosta tarnowski Józef Brainl zaprosił chłopa Jakuba Szele na rozmowę o interesach. Starosta dobrze wiedział, jak wielkim autorytetem cieszy się wśród ludu Szela z powodu nieustannych konfliktów z dziedzicami. O wiele lepiej od spiskowców orientował się także w nastawieniu chłopów wobec galicyjskiej szlachty. Wkrótce odbyło się zebranie okolicznych wójtów, na którym Brain poprosił Włościan o pomoc przeciw buntownikom. Szela ochoczo zabrał się do mobilizowania chłopstwa do walki z polską szlachtą. Aby mu pomóc, władze wyznaczyły cennik za dostarczonego powstańca. Za martwego dawano 10 złotych reńskich, za żywego, więc bardziej kłopotliwego, jedynie 5 złotych. Wkrótce chłopi puścili z dymem około 500 dworów, wyżynając ich mieszkańców. Tak więc powstanie zakończyło się, zanim jeszcze na dobre się zaczęło. Dla Ignacego Łukasiewicza więzienie okazało się najbezpieczniejszym z miejsc, w jakich mógł się w tym czasie znaleźć. Podczas przesłuchań wszystkiego się wyparł, do niczego nie przyznawał. Wielomiesięczne śledztwo nie przyniosło więc niezbitych dowodów jego winy i w sierpniu 1847 roku sąd karny w Lwowie sprawę umorzył, acz kosztami postępowania obciążył podejrzanego. Radość Łukasiewicza trwała krótko, bo nim zdążył wyjść na wolność, z Wiednia przyszedł nakaz pozostawienia go w lwowskim areszcie. Tam, bez wyroku, spędził kolejne sześć miesięcy. W końcu młody farmaceuta podpisał zobowiązanie, że nie opuści Lwowa i będzie się stawiał na każde wezwanie władz. Pozwolono mu na opuszczenie aresztu, co jednak nie oznaczało pełnej swobody, bo nieustannie chodzili za nim agenci austriackiej policji. Przez cały rok 1848, gdy Europą wstrząsały wydarzenia wiosny ludów, Ignacy Łukasiewicz klepał biedę. Żaden właściciel apteki we Lwowie nie miał odwagi zatrudnić politycznie podejrzanego młodzieńca, on zaś nie mógł wyjechać. Przed śmiercią głodową ocalił Łukasiewicza i jego brat Franciszek, przekazując mu co jakiś czas trochę gotówki. Wreszcie do niedoszłego powstańca uśmiechnęło się szczęście i na swego pomocnika przyjął go właściciel apteki pod złotą gwiazdą. Piotr Mikolasz. Wkrótce, dzięki poręczeniu tego szanowanego przedsiębiorcy, władze austriackie zezwoliły Łukasiewiczowi na opuszczanie Lwowa. Dzięki temu mógł rozpocząć studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Były one jednak tak kosztowne, że dla ich sfinansowania musiał poszukać lepiej płatnej posady. Znalazł ją u barona Fryderyka Wertenholca w fabryce Ałunu, bezbarwnego kryształu stosowanego w zaprawach malarskich, w Dąbrowie nad Przemszą. Wypłacano mu tam pokaźną pensję w wysokości 240 złotych reńskich rocznie. Za taką sumę można było kupić pod Krakowem czteromorgowe, czyli dwuhektarowe gospodarstwo z ogrodem, domem i budynkami gospodarczymi. W ciągu kilku miesięcy z biedaka Ignacy Łukasiewicz stał się dobrze uposażonym specjalistą. Swoją edukację dokończył w Wiedniu. Tam też w lipcu 1852 roku otrzymał dyplom magistra farmacji. Miał 30 lat, gruntowne wykształcenie i żadnych zobowiązań. Z braku lepszego pomysłu postanowił wrócić do Lwowa. Gdzie chętnie zatrudnił go znowu Piotr Nikolasz. Marzący o zrobieniu dobrego interesu, Abraham Schreiner, po wizytach w aptece pod Złotą Gwiazdą, miał prawo czuć się rozczarowany. Farmaceuta nie spełnił jego oczekiwań, bo substancje, które uzyskał z ropy, nie były wódką. Trudno więc było liczyć na szerokie grono odbiorców. Ale Łukasiewicz nie zamierzał łatwo się poddać, przewidując, że opracowana wraz z Janem Zechem technologia rafinacji ropy może przynieść godziwe dochody. Przekonali Piotra Mikolasza do utworzenia spółki. Każdy z udziałowców wniósł do niej po 800 złotych reńskich, po czym zaczęli skupować olej ziemny u okolicznych chłopów. Następnie rafinowali go i usiłowali sprzedawać naftę po 100 złotych reńskich za jeden cetnar około 50 kg. Gdy brakowało kupców, obniżyli cenę do 80 złotych reńskich lecz niewiele to dało. Klientom apteki nowy wyrób wydawał się zupełnie zbędną substancją o dość niemiłym zapachu. Spółce naftowej szybko zajrzała w oczy groźba bankructwa. Wówczas Łukasiewicz dostrzegł sposób ratunku. Jeśli chcieli mieć stałe grono odbiorców nafty, musieli zadbać o powstanie rynku zbytu. Wpadł na pomysł użycia nafty jako nowego paliwa do lamp olejowych. Próbuję świecić oczywiście w lampie do oleju. Zbiornik zapala się wewnątrz, rozsadza i omal mnie nie poparzyło. Wspominał Łukasiewicz pierwszy eksperyment. Standardowe lampy olejowe okazywały się zupełnie nieprzystosowane do temperatury i szybkości spalania się nafty. Ten problem farmaceuta-wynalazca postanowił skonsultować ze znajomym blacharzem Andrzejem Bratkowskim. Rzemieślnik zbudował dużo wytrzymalszą lampę ze specjalnym szklanym kominkiem, wyposażoną w nowatorski knot. Porowaty materiał zasysał naftę ze zbiornika i umożliwiał jej powolne spalanie. Regulator długości knota pozwalał zmieniać jasność płomienia, a szklany kominek normował siłę ciągu powietrza. Konstrukcja Bratkowskiego okazała się lepsza niż wszystkie inne urządzenia służące do oświetlania zamkniętych pomieszczeń. W marcowy wieczór 1853 roku. Jego lampa naftowa rozjaśniła witrynę apteki pod złotą gwiazdą, co stanowiło dobry, ale dopiero początek. Traw chciał, że przemysł naftowy narodził się w szpitalu, ale nie na oddziale położniczym, tylko na bloku operacyjnym. Znakomite możliwości lampy naftowej wcale nie oznaczały, iż szybko znaleźli się na nią kupcy. W tym kluczowym momencie bardzo pomocne okazało się biznesowe doświadczenie Abrahama Schreinera. To on wpadł na pomysł, żeby zaproponować dostarczenie nowatorskiego oświetlenia szpitalowi powszechnemu w Lwowie. Skontaktował z jego dyrekcją Piotra Mikolasza. Negocjacje trwały wiele tygodni, aż wreszcie aptekarska spółka w lipcu 1853 roku otrzymała zamówienie na partię lamp naftowych oraz 10 setnarów, (około 500 kg) paliwa do nich. W blasku nowego oświetlenia nocą 31 lipca w sali operacyjnej wycięto wyrostek robaczkowy niejakiemu Władysławowi Choleckiemu. W ten sposób przypadkowy pacjent dostał się na karty historii, stając się biernym świadkiem symbolicznego początku nowej epoki. Zaczynała się ona wręcz niedostrzegalnie, ponieważ po pierwszym zamówieniu nie przyszły kolejne. Zdesperowany Abraham Schreiner w końcu zawiózł próbki nafty do Wiednia, by zademonstrować je dyrekcji Kolei Północnej. I osiągnął wielki sukces, czyli zamówienie aż na 300 setnarów. Ten zastrzyk finansowy dawał szansę rozwinięcia biznesu. Tyle tylko, że Piotr Mikolasz nie miał ochoty zostać nawciarzem. Wolał rozwijać swoją aptekę. Natomiast Jan Zech coraz gorzej dogadywał się z partnerami. W końcu wspólnicy zgodnie postanowili się rozstać. Łukasiewicz pod koniec 1853 roku przeniósł się do Gorlic i przejął tam w dzierżawę miejscową aptekę. Zarobione dzięki kontraktowi z koleją północną tysiąc złotych reńskich, chciał zainwestować w poszukiwania ropy oraz wybudowanie dużej rafinerii. Natomiast zech swoje oszczędności przeznaczył na własny sklep z substancjami rafinowanymi z ropy. Udało mu się nawet zdobyć stałego kontrahenta. Na życzenie ówczesnego dyrektora poczt w Lwowie, wyrabiałem z ropy galicyjskiej smary dowozów pocztowych i to w kawałkach, pokrajanych jak mydło, odnotował we wspomnieniach Janzech. Jednak nie dorobił się na tym, bo na rynku pojawiły się tańsze smary. W lutym 1858 roku wybuch nafty stał się przyczyną pożaru w sklepie farmaceuty. Zginęły w nim jego żona i siostra. Tak oto, zaledwie cztery lata po wielkim sukcesie, znów nie posiadał niczego. Wówczas zdecydował się wrócić na łono dawnej mojej żywicielki farmacji. Jak napisał? Powrót był udany. Skoro pod koniec życia samodzielnie prowadził aptekę w Borysławiu, mogąc z bliska śledzić burzliwy rozwój galicyjskiego przemysłu naftowego. Wówczas najpewniej zazdroszcząc dawnemu koledze Fortuny i Sławy, spisał wspomnienia, przypisując sobie odkrycie technologii rafinacji ropy naftowej. Nikt tego jednak nie wziął na poważnie, bo w lwowskiej aptece pod Złotą Gwiazdą pracował tylko jeden. Wizjoner. W Gorlicach po raz kolejny pomógł Łukasiewiczowi zbieg okoliczności. Odnalazł go tam właściciel majątku ziemskiego leżącego nieopodal Krosna, Tytus Trzecieski. Od lat stosował on ropę zmieszaną z tłuczoną gorczycą i solą do zwalczania motylicy wątrobowej u owiec. Jednocześnie, podobnie jak Schreiner, zastanawiał się czy na oleju ziemnym można by zarobić. Kiedy przeczytał w prasie o lampie naftowej i jej wynalazcach, bardzo chciał nawiązać z nimi kontakt. Już po krótkiej rozmowie Łukasiewicz i Trzecieski doszli do porozumienia co do wspólnego wydobycia surowca, jego rafinacji i późniejszej sprzedaży. Później okazało się, iż do spółki muszą przyjąć jeszcze jednego wspólnika. Próbne wykopy dowiodły, że złoże ropy owszem jest ale w lesie koło buburki, należącym do Karola Klobasy. Argument przyszłych zysków z pewnością mocno oddziaływał na wyobraźnię, gdyż właściciel lasu bez problemu dał się przekonać do jego rozkopania. Ukończona w listopadzie 1854 roku, pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej była po prostu ogromnym dołem w ziemi, wyposażonym w pewne udogodnienia techniczne. Tutaj znajduje się zbiornik główny na 6 tysięcy garncy około 24 tysiące litrów. Przypis autora. Wkopany w ziemię, drewniany, iłem obity wokoło, przykryty z dwiema pompami, spodnią do wody, wierzchnią do ropy. Obok chatka i kocioł wmurowany z rurą do zbiornika. Tak Łukasiewicz obrazowo prezentował swoje dzieło. Dziennikarzowi Felixowi Morawskiemu. Wtłaczana w ziemię woda wybijała na powierzchnię ropę, którą drugą pompą ściągano do zbiornika. Wydobycie oleju ziemnego dość szybko zaczęło przynosić dochód. I trzecieski wraz z klobasą zdecydowali się wyłożyć dwa i cztery dziesiąte tysiąca złotych reńskich, by wznieść od dawna planowaną przez Łukasiewicza rafinerię ropy w Ulaszowicach. Farmaceuta bardzo wówczas potrzebował przypływu gotówki. Od dawna zabiegał o możność poślubienia swej siostrzenicy honoraty ze Stacherskich lecz z powodu bliskiego pokrewieństwa musiał uzyskać na to zgodę galicyjskich władz, a następnie dyspensę od papieża. Wszystkie te procedury słono kosztowały, jednak rafineria wkrótce ruszyła. Kilka miesięcy później, 20 kwietnia 1857 roku Łukasiewicz wziął upragniony ślub, a pod koniec roku doczekał się narodzin córeczki Marii. Po dekadzie wstrząsów i zmian jego życie zaczynało się stabilizować. Los sam się do niego uśmiechał. Z farmaceutą nawiązali kontakt bracia Apolinary i Eugeniusz Zielińscy, posiadający majątek w Klęczanach, koło Nowego Sącza. U nich także spod ziemi wypływała ropa. Zaproponowali więc wniesienie swego kapitału do spółki i zbudowanie kopalni oraz rafinerii na ich gruntach. Gdy w 1858 roku finalizowano te inwestycje na terenie monarchii habsburskiej, działało już kilka przedsiębiorstw naftowych, których właściciele zaczynali naśladować działania Łukasiewicza, ale jego spółka nadal potrafiła przebić ceną i jakością produkty innych dostawców. Dzięki temu zdobyła w październiku 1859 roku kontrakt na dostawę nafty dla austriackich kolei państwowych. Przetarg wygrano dzięki zaoferowaniu ceny 28 centów za Cetnar, gdy austriaccy konkurenci żądali za swoją naftę 32 centy. Po takim sukcesie zamówienia napływające z Wiednia, Pragi i Budapesztu przekroczyły możliwości produkcyjne dwóch rafinerii zbudowanych przez farmaceutę. W tym czasie kopalnia w Bubrce zatrudniała ponad 100 robotników, a jej obroty wynosiły 20 tysięcy złotych reńskich rocznie. Seria nieszczęść zaczęła się jesienią 1859 roku od niespodziewanej śmierci półtora rocznej Marysi. Łukasiewiczowie nie doczekali się już kolejnych dzieci. Potem w Wigilię Bożego Narodzenia doszczętnie spłonęła rafineria w Ulaszowicach. Przyczyn pożaru nie udało się ustalić. Do jej odbudowy nie dopuścili okoliczni mieszkańcy, zasypując austriackie władze licznymi skargami. Na dokładkę wkrótce ze spółki wystąpili bracia zielińscy, zostawiając sobie destylarnie w klęczanach. Załamany nieszczęściami Łukasiewicz chciał po prostu wyjechać. Nieoceniona okazała się wówczas pomoc Tytusa Trzeciego. Uparcie namawiał Łukasiewiczów, żeby przyjęli zaproszenie do Polanki. Zamieszkali w jego dworku i zaczęli wszystko od nowa. Nadal przecież posiadali kopalnie ropy koło Buburki. Trzecieski dopiął swego, a Łukasiewicz odwdzięczył się mu, budując w Polance nową rafinerię. Czas był najwyższy. Wprawdzie od przeprowadzenia rafinacji ropy na zapleczu apteki pod Złotą Gwiazdą minęło zaledwie osiem lat, jednak w tak krótkim okresie nowatorska technologia weszła do powszechnego użycia, a lampy naftowe szturmem podbiły świat. Skoro błyskawicznie rósł popyt na produkty ropopochodne, to wydobycie surowca i jego przetwarzanie stawało się bardzo dochodowe. A w tym szybko zorientowali się Amerykanie. Tory do przyszłości? Cofnijmy się jednak do wydarzeń, które poprzedziły zawrotną karierę ropy naftowej. Miała ona swojego wielkiego przodka, bez którego nie ziściłyby się marzenia o szybkim podróżowaniu. Nie powstałby wydajny silnik, zdolny rozpędzić ciężki pojazd do dużych prędkości. Walijskie miasteczko Penydaren rzadko doświadczało ekscytujących wydarzeń. Mieszkający tam górnicy całe dnie pracowali przy wydobyciu węgla, który następnie dostarczano do huty Mertyr Tytfil. Ładunek z kopalni wieziono w wagonach ciągniętych po szynach przez konne zaprzęgi. Ale 21 lutego 1804 roku miała nimi przejechać parowa machina na kołach. Zatrudniony w hucie trzydziestoletni konstruktor Richard Trevithick Inżynierskiego rzemiosła uczył się pod okiem Williama Mardoka, sławnego wynalazcy, który razem z Jamesem Młotem w 1769 roku zbudował maszynę parową. Uczeń chciał kontynuować dzieło mistrza, szukając dla owego dzieła nowych zastosowań. Silnik parowy odmienił Wielką Brytanię. Manufaktury zaczęły zmieniać się w ogromne fabryki, a wydajność robotników zwielokrotniły urządzenia poruszane parą wodną z kotłów. Trewitikowi marzyło się coś więcej. Chciał wykorzystać wynalazek Łota i Mardoka do zastąpienia zaprzęgów konnych. Najpierw ulepszył silnik parowy, wzmacniając konstrukcję kotła, tak by wytrzymywał ciśnienie czterech atmosfer. To pozwoliło zmniejszyć jego rozmiary i wagę bez utraty mocy. Następnie zamontował go na platformie, łącząc układem przekładni z kołami. Jego machina musiała poruszać się po torach, bo była zbyt ciężka do jazdy po drogach. Zwłaszcza, że w podróż musiała zabierać spory zapas węgla do ogrzewania kotła. Tak narodził się pierwszy, szynowy parowóz, nazwany przez swego twórcę pięknym imieniem Invicta. Niezwyciężona. Wysiłki Trewitika wspierał finansowo Samuel Humphrey, do którego należała huta Mertir Titfil, oraz biegnące od niej tory. Był żywo zainteresowany sukcesem konstruktora, zwłaszcza od momentu, gdy posprzeczał się o przyszłość machin parowych na kołach z właścicielem konkurencyjnej huty Richardem Crowsheym. Obaj biznesmeni założyli się o ogromną kwotę tysiąca Gwinei, czy pojazd Trewitika okaże się zdolny do prześcignięcia zaprzęgu konnego. Samuel Humphrey obstawił, iż parowóz zdoła przejechać trasę liczącą 8 mil, ciągnąc 5 wagonów wyładowanych żelazem i z 70 robotnikami jako pasażerami. Na wieść o tym, sportowy zapał ogarnął wkrótce innych mieszkańców Penny którzy również zaczęli robić podobne zakłady. Wreszcie, 21 lutego 1804 roku, tłumek kibiców z wielkim zaciekawieniem śledził podróż parowozu. Sceptycy nie mieli powodów do radości, bo przegrali spore pieniądze. Trewitik triumfował, jednak jego szczęście trwało bardzo krótko. W drodze powrotnej do domu jeden z rygli, które spinały kocioł, złamał się i cała woda uciekła. Napisał wynalazca w liście wysłanym do niejakiego Denisa Gilberta. Materiały, z jakich zbudował swój pojazd, okazały się za mało odporne na obciążenia. Podobnie rzecz się miała z torami. Po trzecim przejeździe parowozu popękała na trasie większość podkładów i część szyn. Invicta do Penidaren została odholowana przez zaprzęg konny. Wynalazca zmniejszył jej ciężar, lecz wówczas lokomotywa traciła zdolność ciągnięcia obciążonych ładunkiem wagonów, ponieważ koła boksowały w miejscu, ślizgając po szynach. Poradzić sobie z tym problemem nie potrafił. Również próby znalezienia inwestorów chcących sfinansować budowę wytwórni parowozów, zakończyły się fiaskiem. Rewolucja, na miarę tej zainicjowanej przez Jamesa Watta, musiała poczekać jeszcze dwie dekady. Idea Richarda Trewitika, zbudowanie pojazdu szynowego, napędzanego energią pozyskiwaną ze spalania węgla, była koncepcją znakomitą. Jednak musiał się pojawić konstruktor, potrafiący ulepszyć lokomotywę, a potem znaleźć na nią nabywców. Talent wynalazcy, ze zdolnościami do biznesu, potrafił znakomicie łączyć genialny samołóg George Stevenson. Korzystając z doświadczeń inżynierów, projektujących już wcześniej maszyny jeżdżące po szynach, swój pierwszy parowóz zaprezentował w 1814 roku. Jednak musiało minąć następnych dziewięć lat, nim zebrał kapitał na uruchomienie manufaktury budującej lokomotywy. Kiedy to się udało, przed wynalazcą stanęła kolejna trudność. Nikt jego nowatorskich machin nie chciał kupować. Klientów należało więc poszukać samemu. Okazja ku temu nadarzyła się, gdy Stevenson kierował w zagłębiu Durham, budową torów biegnących z portu w Stockton do odległego o 8 mil Darlington. Udało mu się wówczas przekonać właścicieli kopalń, żeby na tej trasie ładunki transportowały nie zaprzęgi konne, lecz parowóz. Lokomotywa Active... Ruchliwa, ciągnąc 12 wagonów węgla wraz z 22 pasażerami, świeżo oddaną do użytku linię pokonała po raz pierwszy 27 września 1825 roku. Utrzymując przy tym nieosiągalną dla zaprzęgu średnią prędkość 12 km na godzinę. Staranne ułożenie torów sprawiło, że bez problemu wytrzymywały ciężar całego składu. Dzięki dobrej opinii Stevenson zdobył kontrakt na budowę dłuższej linii kolejowej łączącej dwa wielkie ośrodki przemysłowe Liverpool i Manchester. Inwestorzy z The Liverpool and Manchester Railway L&MR, na początku wcale nie zakładali, iż po szynach będą jeździć pojazdy parowe. Chcąc ich przekonać, konstruktor zaproponował urządzenie zawodów lokomotyw przy czym obwarowano je kilkoma warunkami pojazdy nie mogły ważyć więcej niż 6 ton żeby nie niszczyć torów musiały uciągnąć ładunek o wadze 20 ton przez całą długość trasy liczącej aż 56 kilometrów zwycięzca miał dostać 500 funtów szterlingów i kontrakt na obsługę linii przez jego lokomotywy Ryzyko przegranej Stevensona wcale nie było takie małe, ponieważ w tym czasie inni wynalazcy również zajęli się projektowaniem parowozów. Obrocny konstruktor potrafił jednak to ryzyko zminimalizować, biorąc za wspólnika sekretarza zarządu spółki LMR Henry'ego Buta. Notabene ów biznesmen skredytował zbudowanie zupełnie nowatorskiej lokomotywy, wyposażonej w dwuczęściowy kocioł parowy i dwa ustawione skośnie po jego bokach cylindry z tłokami, których ruch był za pośrednictwem korbowodu i korby przenoszony na koła pędne. Stevenson nadał jej imię Rocket, rakieta. Prócz niej do wyścigu zgłoszono jeszcze dziewięć lokomotyw, jednak na starcie stawiło się pięć. Dwa parowozy zdyskwalifikowano od razu za niespełnienie warunków technicznych. Po czym wreszcie wystartowali. Rakieta okazała się najszybsza, poruszając się ze średnią prędkością 16 km na godzinę. Już po zwycięstwie jej konstruktor nie przerwał akcji promocyjnej, demonstrując, że jego parowóz potrafi przeciągnąć ładunek trzy razy cięższy niż podczas wyścigu. A potem odczepiwszy wagony, rozpędził rakietę do oszałamiającej widzów prędkości 40 km na godzinę. Wyścig lokomotyw sprawił, że o linii kolejowej z Liverpoolu do Manchesteru zrobiło się głośno w całej Wielkiej Brytanii. Na jej uroczyste otwarcie 15 września 1830 roku przyjechał osobiście premier, książę Wellington, z członkami rządu i posłami do Izby Gmin. Główną atrakcję imprezy stanowiła Parada Ośmiu Parowozów. Wywołała ona żywe zainteresowanie publiczności, chcącej wszystko zobaczyć z bliska i wszystkiego dotknąć. W efekcie jedna z lokomotyw urwała nogę byłemu ministrowi wojny Williamowi Huskissonowi. Polityk zmarł zaraz po przewiezieniu do szpitala, zyskując sławę pierwszej śmiertelnej ofiary nowego środka lokomocji. Tragiczny incydent nie przeszkodził lokomotywom z fabryki Stevensona w zmonopolizowaniu tras kolejowych w Anglii. Zastosowane przez ich producenta rozwiązania techniczne stały się kanonem konstrukcji parowozu. Choć najpierw musiał on przebudować rakietę tak, by cylindry z tłokami ułożyć poziomo, co zapewniało ich lepszą pracę. Anglik wyznaczył jeszcze jeden ze światowych standardów: mianowicie rozstaw kół w parowozach i wagonach, a co za tym idzie, szerokość kładzionych torów. Stevenson uznał, że optimum to 4 stopy i 8,5 cala, co daje obowiązujący do dziś w większości państw świata rozstaw 1435 mm. Kiedy w 1835 roku otwierano linię kolejową z Norymbergi do odległego o 8 km Fürth, również zjawiły się tłumy gapiów. Powstała na zlecenie króla Ludwika Bawarskiego trasa, miała służyć głównie monarsze, ułatwiając mu bezpieczny dojazd do podmiejskiego pałacu. Podobnie rzecz się miała z wybudowanymi niedługo później trasami kolejowymi z Berlina do Poczdamu oraz w Rosji z Petersburga do Carskiego Sioła. Pozwalano jednak po nich jeździć również pociągom wożącym zwykłych pasażerów. Cieszyły się one wielką popularnością, i już po roku spółki inwestycyjne mogły wypłacać akcjonariuszom dywidendy w wysokości nawet 20% sum wyasygnowanych na zbudowanie linii kolejowej. Wedle założeń George'a Stevensona, koleje miały służyć przede wszystkim transportowaniu ciężkich towarów oraz węgla i rudy żelaza. Tymczasem szybko stały się najbardziej pożądanym środkiem transportu publicznego. Konne dyliżanse przemieszczające się ze średnią prędkością około 11 km na godzinę nie miały szans z nimi konkurować. Z powodu wielkiego zapotrzebowania na wagony dla podróżnych, pośpiesznie przerabiano na nie karety lub powozy, w których mocowano koła z obrzeżami umożliwiającymi utrzymanie się na torach. W USA pierwszy pociąg, który 9 sierpnia 1831 roku ruszył na trasę w stanie Nowy Jork, składał się ze spiętych łańcuchami dyliżansów. Pasażerowie, którzy nie zmieścili się w środku, jechali na ich dachach. Zupełna dowolność w jakości wagonów pasażerskich sprawiła, że w 1844 roku angielski parlament uchwalił ustawę określającą minimalne standardy, jakie powinien spełniać wagon trzeciej klasy. Musiał on mieć dach, osłonięte okna i jakieś siedzenia. W XIX wieku to właśnie Wielka Brytania wyznaczała światowe trendy. Ta sama ustawa nakazywała każdemu towarzystwu Kolejowemu w kraju wprowadzenie wagonów z tanimi biletami w cenie jednego pensa za mile. Wkrótce Manchester Guardian donosił, że dzięki temu prawu w czasie Zielonych Świątek, korzystając z wolnych dni, za miasto wyjechało 150 tysięcy osób. Narodziny tego nowego i taniego środka transportu to jakby założenie na tydzień skrzydeł wiatru przykutemu wyrobnikowi, ciężko pracującemu mechanikowi i przyśrubowanemu do miejsca sprzedawcy, ekscytowała się gazeta. Brytyjczycy szczególnie tłumnie lubili jeździć do miast nadmorskich. Dzięki temu szybko przekształciły się one w miejscowości turystyczno-wypoczynkowe, a ich liczba systematycznie rosła. Składy przemieszczały się po torach coraz szybciej, co początkowo wzbudzało sporo obaw. Byłem śmiertelnie przerażony, zanim pociąg ruszył. Z nerwów wydawało mi się, że zemdleje z niemożności zatrzymania tej okropnej rzeczy. Opisywał przyjacielowi w 1842 roku szkocki historyk i pisarz Thomas Carlyle swe wrażenia z podróży. Ale większość ludzi pomimo początkowych oporów bardzo szybko przyzwyczaiła się do nowego wynalazku i nauczyła z niego korzystać. Moda na kolejowe wycieczki ogarnęła całą Europę, co pociągnęło za sobą budowę nowych linii, ponieważ stały się bardzo dochodowym interesem. Ich powstawanie oznaczało wielką rewolucję w funkcjonowaniu gospodarek i aparatu administracyjnego państw. Zmieniała się też mentalność zwykłych ludzi i ich znajomość świata. Pokolenie wcześniej przeciętnemu zjadaczowi chleba pokonanie 100 kilometrów jawiło się jako pełna niebezpieczeństw wyprawa. Nagle takie wydarzenie stało się codziennością. Masowe przemieszczanie się ludzi wpływało na wszystkie dziedziny życia. Pojawienie się połączeń kolejowych zmieniło kulturę, stroje. Stosunki społeczne, sposób myślenia, etc. Jeśli w 1830 roku na terenie późniejszej II Rzeszy Niemieckiej pociągi przewoziły rocznie około miliona pasażerów, to 70 lat później już półtora miliarda. Najpierw na Starym Kontynencie, a potem na całym świecie, dokonała się rewolucja niemająca precedensu. Miała ona jedną słabą stronę. Pociągi musiały się poruszać po szynach. Nawet coraz gęściejsza sieć połączeń nie mogła tego zmienić. Koleje wykluczały indywidualne przemieszczanie się w dowolnie wybranym przez pojedynczą osobę kierunku. Niby drobiazg, a cywilizacyjnie mający ogromne znaczenie. Przez ponad 100 lat prób zbudowania maszyny, mogącej poruszać się drogami równie swobodnie jak powóz po szynach, jeden szczegół uniemożliwiał wynalazcom osiągnięcie sukcesu paliwo. Kocioł parowy udało się zmniejszyć i uczynić lżejszym, jednocześnie zwielokrotniając jego wydajność za sprawą poprawienia odporności na wysokie ciśnienie. Natomiast węgiel wciąż był ten sam. Zabranie w podróż wystarczającego zapasu takiego paliwa wymuszało spore rozmiary pojazdu oraz istotnie zwiększało jego ciężar. Bez szyn zbyt ciężki automobil łatwo ulegał awariom i stawał się zupełnie bezużyteczny na nieutwardzonej drodze. Jako pierwszy z tym wyzwaniem usiłował się zmierzyć w 1769 roku inżynier Nicolas-Joseph Cugnot. Zademonstrował on wówczas francuskim generałom na specjalnym pokazie w Paryżu prototyp napędzanego silnikiem parowym ciągnika dla artylerii. Trzykołowy pojazd, wyposażony w 50-litrowy kocioł parowy, ważył aż pięć ton, lecz rozpędził się błyskawicznie, po czym uderzył w ścianę domu, przebijając ją na wylot. Ten przypadkowy pokaz siły nie przekonał generałów i Cunio nie doczekał się wojskowych zamówień na swój ciągnik. Równie małe zainteresowanie wywołała parowa karoca, zbudowana w 1801 roku przez Richarda Trevitika, choć mogła pomieścić siedmiu pasażerów i rozpędzić się na równej drodze do prędkości 8 mil na godzinę. Zniechęcony wynalazca uznał, że najlepiej będzie postawić ją na torach i nieco przekonstruować, by mogła ciągnąć wagony. Tak powstała lokomotywa Invicta, o której już była mowa. Sukces w konstruowaniu parowozów drogowych odniósł dopiero Walter Hancock. Pozazdrościwszy starszemu bratu, który opatentował między innymi gumę do rzucia i pończochy sławy wielkiego wynalazcy, zabrał się za budowanie parowych dyliżansów, tworząc maszyny wyprzedzające swą epokę. Jego omnibus parowy całkiem dobrze radził sobie na utwardzonych drogach, przewożąc do 15 pasażerów. Dziewięć takich maszyn, należących do firmy przewozowej Hancocka, od 1828 roku zaczęło regularnie kursować najpierw na trasie z Londynu do Bath, a później także ze stolicy Wielkiej Brytanii do Stratfordu oraz Birmingham. Jednak gdy zaczęły powstawać kolejne firmy omnibusowe, przedsiębiorcy kolejowi wspólnie z właścicielami dyliżansów przeprowadzili kontratak. Stwierdzono, że pojazdy parowe niszczą drogi i płoszą konne zaprzęgi. Wkrótce większość miast wprowadziła bardzo wysokie opłaty rogatkowe za przepuszczanie drogowych parowozów. A kiedy i to nie zniechęciło użytkowników nowatorskich pojazdów, parlament uchwalił w 1865 roku Red Flag Act. Nakazując, by przed każdą taką machiną szedł człowiek z ostrzegawczą czerwoną flagą. Ona sama musiałaby więc poruszać się wolniej od dyliżansu. Tymi szykanami doprowadzono w końcu do upadku wszystkie firmy omnibusowe i skutecznie zahamowano na terenie Wielkiej Brytanii pracę nad udoskonaleniem samochodów parowych. Dopiero dekadę po Red Flag Act francuski odlewnik dzwonów Amadeusz Bole reaktywował ideę omnibusów. Jego pojazd o nazwie Obéisant, posłuszna, zabierał 12 pasażerów i przy wadze około 5 ton, spalając na kilometr 2,5 kg węgla, osiągał prędkość nawet 40 km na godzinę. Wyniki jazd próbnych skłoniły konstruktora do wyprawy z rodzinnego Le Mans do odległego o 230 km Paryża, żeby zaprezentować cudotechniki francuskiemu ministrowi transportu. Gdy 9 października 1875 roku Bole wyjeżdżał z Le Mans, nie zdawał sobie sprawy, iż będzie się musiał zmierzyć nie z technicznymi usterkami, lecz z urzędnikami. Uprzedzeni o nietypowym podróżnym merowie departamentów wysyłali na granicę okręgów swych podwładnych. Za każdym razem Boley musiał ustalać z nimi trasę przejazdu i uzyskiwać od nich stosowne zezwolenie na piśmie. Z osiemnastu godzin spędzonych w podróży większość czasu wynalazca musiał poświęcić na załatwianie biurokratycznych formalności. Mimo to dopiął swego. I jego wizyta w Paryżu wywołała sensację. Wkrótce też zaczęli się zgłaszać do Bolea klienci chcący nabyć omnibus i firma odlewnika dzwonów przekształciła się w pierwszą na świecie fabrykę samochodów. W każdym kolejnym egzemplarzu konstruktor wprowadzał jakieś ulepszenia. Bolle zdecydował się między innymi na umieszczenie kotła i silnika parowego z przodu, pod specjalnie zbudowaną maską. On również wpadł na pomysł zastąpienia łańcucha przenoszącego napęd z silnika na koła wałem napędowym, stosowanym powszechnie do dziś. Po tych przełomowych zmianach auto Bolea o nazwie La Rapide z 1881 roku ważyło tylko 1,1 tony. Co więcej, wioząc sześciu pasażerów osiągało prędkość 63 km na godzinę. Świat stawał przed samochodami parowymi otworem. Genialny pechowiec Amadeusz Bole nie wiedział wówczas tylko... O jednym istotnym czynniku. Oto w położonym na peryferiach Europy lwowie, polski farmaceuta Ignacy Łukasiewicz uzyskał ciekłe paliwo, dużo wygodniejsze w użytkowaniu i wydajniejsze od węgla. To ono wytyczyło nową ścieżkę rozwoju całej cywilizacji. Amerykanie nadciągają. Największym zawodowym atutem Edwina L. Drakea było prawo do darmowych podróży kolejami Pennsylvania Railroad. Otrzymał je w nagrodę za wieloletnią, nienaganną pracę jako konduktor i kierownik składów pasażerskich. Był tak sprawny i energiczny, że zyskał sobie przezwisko pułkownika. Każdy, kto go poznał, z czasem zaczynał nazywać go pułkownikiem Drake'em. Kiedy w Galicji Łukasiewicz miał już pod swym nadzorem kopalnie w Bubrce i dwie rafinerie, pułkownik Drake przemierzał Stany Zjednoczone w poszukiwaniu złóż ropy. Początkowo na zlecenie właściciela spółki Rock Oil, Samuela Martina Kiera, szumnie nazywanego przez amerykańskich historyków ojcem przemysłu naftowego, choć główna zasługa Kiera sprowadzała się do bycia skąpym. Drejka zatrudnił dlatego, że dysponował on darmowym biletem i nie wymagał zwrotu kosztów podróży. Poza tym bogacz nie mógł znieść marnotrawstwa. W należących do niego kopalniach soli co jakiś czas natrafiano na wycieki oleju skalnego, w Galicji nazywanego olejem ziemnym. Gdy pewnego razu olej się zapalił, Kier zaczął szukać sposobu, aby i na nim zarobić. Traf chciał, że jego chora na gruźnicę żona dostała od lekarza w celach terapeutycznych olej węglowy. Był to płynny węglowodór, jaki udało się uzyskać z węgla kanadyjskiemu chemikowi Abrahamowi Gesnerowi. Pan Kier zorientował się, że żona wydaje sporo pieniędzy na kupowanie czegoś, co niezwykle przypomina mazistą ciecz, która całymi galonami wypływała za darmo w korytarzach kopalni. Spróbował więc sam sporządzić lek dla gruźlików, oferując aptekom ropę w małych buteleczkach. Jednak, żeby pić olej skalny i przeżyć, chory musiał mieć żelazne zdrowie. Nowe lekarstwo nie podbiło więc rynku. Niezrażony tym niepowodzeniem przedsiębiorca zatrudnił chemików z Uniwersytetu Yale, profesora Benjamin'a Silimana oraz jego syna. Benjamina Sillimana Juniora. Sporządzali oni z ropy maść będącą pierwszą wersją opatentowanej 30 lat później w 1872 roku wazeliny. Efekt ich pracy niespecjalnie zadowolił bogacza. Wreszcie po wielu próbach udało się im przeprowadzić rok po Łukasiewiczu proces rafinacji ropy naftowej uzyskując z niej olej zdatny do użycia w lampach oświetleniowych. Jego wytwórnię uruchomił Samuel Martin Kier w Pittsburghu, zakładając wówczas spółkę akcyjną Rock Oil. Odbiorcami produkowanego przez nią paliwa stali się użytkownicy lampy naftowej, ulepszonej w 1855 roku przez Benjamina Sillimana Juniora. Wkrótce pojawili się w Ameryce inni producenci paliwa do lamp, co zaostrzyło konkurencję. A skoro rynek się rozrastał, najpilniejszą kwestią stawało się znalezienie dużych złóż ropy. W tym momencie bezcenna stawała się pomoc emerytowanego konduktora Edwina L. Drakea, który zjeździł cały wschód Stanów Zjednoczonych. No i miał darmowy bilet. To, że w okolicach Titusville są złoża oleju skalnego, miejscowi wiedzieli od dawna, bo czasami wyciekał on z ziemi. Jednak nie bardzo radzono sobie z jego wydobyciem. Tej sztuki próbowała dokonać spółka Pennsylvania Rock Oil, przemianowana w 1858 roku na Seneca Oil, a założona przez prawnika Georgia Bissela i bankiera Jamesa Townseda. Obaj inwestorzy w branży naftowej zjawili się już po Samuelu Martinie Kierze i ze wszystkich sił starali się go z niej wygryźć. W tym celu podkupili profesora Benjamina Silimana Juniora, który sławę zdobył dzięki lampie naftowej. Profesor Siliman zachęcał w wywiadach prasowych do kupowania akcji Seneca Oil, ponieważ uważał, że ropa naftowa ma przed sobą ogromną przyszłość. Po tak udanym przejęciu specjalisty od konkurencji obrotni przedsiębiorcy podkupili też pułkownika Drake'a, oferując mu po korzystnej cenie część akcji ich spółki. Były konduktor zainwestował w Seneca Oil aż 200 dolarów, lecz nie miał powodów tego żałować. Latem 1858 roku pojechał do Titusville. Wysłana tam wcześniej ekipa, próbująca wykopać szyb, zupełnie nie radziła sobie z osuwającym się gruntem, co niweczyło wszelki postęp prac. W galicyjskiej Buburce olej ziemny znajdował się tuż pod powierzchnią i Łukasiewicz nie musiał się zbytnio wysilać. Natomiast w Titusville należało zrobić wykop o głębokości co najmniej 22 metrów. Po przeanalizowaniu problemu emerytowany konduktor uznał za konieczne opracowanie nowej technologii, na co wyprosił od bankiera Jamesa Townseda 5 tysięcy dolarów. Sporo czasu zajęło Drake'owi znalezienie i sprowadzenie do Titusville silnika parowego nadającego się do napędzania dużego wiertła. Następnie zlecił miejscowemu kowalowi, Williamowi Smithowi, przygotowanie wiertła na długiej prowadnicy oraz żeliwnych rur, w których owo wiertło i prowadnica by się znajdowały. W trakcie wiercenia rury miały być sukcesywnie dołączane do siebie, tak by chronić szyb przed osuwaniem się ziemi oraz pracujące wewnątrz wiertło, tworząc coś na podobieństwo wąskiej studni. Gdy z początkiem sierpnia 1859 roku wiertło Drayka rozpoczęło pracę, jej efektywność mocno rozbawiła gapiów z Titusville. Skomplikowanej maszynerii udawało się w ciągu dnia wydrążyć nie więcej niż metr szybu. Niezrażony tym emerytowany konduktor twardą ręką zarządzał swoją ekipą i po trzech tygodniach pracy z szybu trysnęła ropa. Na tym miejscu Edwin Drake wywiercił pierwszy na świecie szyb naftowy, z którego wytrysnęła ropa 27 sierpnia 1859 roku. Głosi napis na tablicy zawieszonej przez Drake Well Museum w Titusville. I dalej. Drake z pomocą Williama Smitha, znanego jako wujek Billy, znalazł ropę na głębokości 69,5 stopy, inicjując pierwszy amerykański oil boom, w wyniku którego zachodnia Pensylwania stała się niekwestionowanym centrum wczesnego przemysłu naftowego. Poza próbą dorobienia się majątku na ropie naftowej, pułkownika Drake'a z Ignacym Łukasiewiczem łączy to, że obaj przeszli do historii wcale nie z powodu tych zasług, za które powinni zostać zapamiętani. Łukasiewicz nieodmiennie kojarzony jest z lampą naftową, choć sam jej nie zbudował. Drake'a łączy się z odkryciem dużych złóż ropy, choć przecież wielu Amerykanów przed nim zajmowało się jej wydobywaniem. Tymczasem obaj zasługują na miano najbardziej niedocenianych wynalazców wszechczasów, którzy opracowali przełomowe technologie. Co więcej, zarówno proces rafinacji ropy Łukasiewicza, jak i metoda wiercenia szybu naftowego Drake'a w nieco ulepszonej formie są stosowane do dziś. To ich równoczesne zaistnienie umożliwiło wybuch naftowej gorączki. Początkowo miała ona charakter lokalny i dotyczyła okolic Titusville Jako pierwszy dostawy ropy z odwiertu Drake'a zamówił Samuel Kier płacąc 20 dolarów za baryłkę Wieść o tym szybko obiegła całe wschodnie wybrzeże USA, wzbudzając emocje podobne do tych, jakie niegdyś roznieciło odkrycie Złotego Piasku w rzekach Colorado. Poszukiwacze łatwego zarobku zaczęli ściągać do Pensylwanii, chcąc wzbogacić się na oleju skalnym. Wkrótce co miesiąc wokół Titusville powstawało około 100 nowych szybów. W końcu liczba czynnych wież wiertniczych przekroczyła 2000. Osada, zamieszkana wcześniej przez 125 osób, stała się nagle metropolią. Na szaleństwie nazwanym Oil Rush szturmowaniem ropy wzbogacili się przede wszystkim ludzie posiadający ziemię w tych okolicach. Sławna w USA stała się rodzina Egbertów. W ciągu dekady dzierżawienia swych łąk pobrali od nawciarzy czynsz w wysokości 10 milionów ówczesnych dolarów. Po uwzględnieniu cen i inflacji, dziś byłoby to około 300 milionów dolarów. Do Pensylwanii w ciągu kilku lat napłynął kapitał wart około 200 milionów ówczesnych dolarów, co wcale nie znaczyło, że drobni nawciarze dorabiali się fortun. Boleśnie przekonał się o tym również pułkownik Drake. Za marne tysiąc dolarów w 1860 roku sprzedał wspólnikom z Syneka Oil swoje udziały, po czym zaczął budować własne szyby. Jednak z powodu dużej konkurencji nie przynosiły one wielkiego dochodu. Tymczasem w 1862 roku wydobycie ropy w zagłębiu naftowym wokół Titusville przekroczyło 4,5 miliona baryłek rocznie przez co jej rynkowa cena w USA spadła poniżej ceny wody mineralnej. W końcu zaczęto ją nawet przewozić do Europy, bo w Ameryce zabrakło odbiorców. Zniechęcony i coraz mocniej podupadający na zdrowiu Drake, za grosze sprzedał szyby i wyjechał do Vermontu. Przypomniano sobie o nim w Titusville dekadę później, przy okazji świętowania dziesięciolecia pierwszego odwiertu. W tym czasie Stany Zjednoczone odbudowywały się po wojnie secesyjnej i wydobycie ropy znów stawało się bardzo dochodowym zajęciem. Po dłuższych poszukiwaniach bohatera naftowej rewolucji odnaleziono w New Jersey. Wieść, że wegetuje w biedzie i samotności, bardzo poruszyła starych znajomych, którzy wzbogacili się dzięki nowatorskiej metodzie wiercenia szybów. Najpierw urządzono zrzutkę, przekazując Drake'owi 4000 dolarów. Następnie, w 1873 roku, legislatura stanu Pensylwania uchwaliła przyznanie zasłużonemu konduktorowi dożywotniej emerytury w wysokości 1500 dolarów rocznie, co stanowiło niezbyt wygórowaną gratyfikację za ekonomiczną prosperity Pensylwanii oraz za to, że Stany Zjednoczone bardzo szybko zyskały przewagę nad Europą w najbardziej przyszłościowej gałęzi gospodarki. Rozdział drugi Wojna Silników. Zawody pod nazwą Konkurs Pojazdów bez konia są otwarte dla wehikułów wszelkich rodzajów, niezależnie od tego, czy są one napędzane gazem, benzyną czy elektrycznością. Jazda konkursowa odbędzie się wiosną roku 1894 na trasie Paryż-Rouen. Anonsował paryski Le Petit Journal na pierwszej stronie w grudniu 1893 roku, dodając, że zwycięzca otrzyma aż 5 tysięcy franków. Redaktor naczelny pisma kupowanego codziennie przez pół miliona Francuzów, Pierre Giffard, uwielbiał sport, a kiedy dawało się na nim zarobić, uwielbiał go podwójnie. Te zalety sportu zauważył w 1891 roku, gdy wpadł na pomysł zorganizowania wielkiego wyścigu rowerowego z Paryża do Brestu w Brytanii. Dzięki zawodom nakład gazety znacząco wzrósł, bo dziesiątki tysięcy kibiców chciały wiedzieć, co dzieje się na trasie. Odtąd Zifar zaczął specjalizować się w spektakularnych i bardzo różnorodnych konkursach. Po rowerach zainteresował się między innymi bieganiem, inicjując pierwszy masowy maraton dla wszystkich chętnych. W końcu jego uwagę przykuły automobile. Francja, w spadku po Napoleonie Bonaparte, odziedziczyła najlepszą sieć dróg w Europie. Bóg wojny nakazał je budować, żeby jego armie mogły się szybciej przemieszczać. Wprawdzie nie ocaliło go to przed ostateczną klęską, lecz gładkie i szerokie drogi pozostały. Żaden inny kraj na starym kontynencie nie stwarzał ciężkim pojazdom o napędzie parowym lepszych warunków do poruszania się poza torowiskami. Jednak oprócz nich zaczęły się też pojawiać lżejsze powozy napędzane silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Zainteresowała się nimi nawet Francuska Akademia Nauk, uznając, że musi nadać nowemu wynalazkowi adekwatną do jego cech nazwę. Po burzliwych obradach uchwalono połączenie greckiego słowa auto z łacińskim mobil, tworząc nowe słowo automobil czyli obiekt sam się poruszający. Stąd polski samochód. Ale to Pierre Giffard trafnie spostrzegł, że dla zwykłego człowieka ważniejsze jest rozstrzygnięcie, jaki samochód warto kupić, czyli który jest bardziej niezawodny i lepiej sprawdza się w podróży. Redaktor naczelny Le żurnal Journal uznał, że najlepszym sposobem na przetestowanie aut będzie wyścig. Łączył w ten sposób: Przyjemne spożytecznym, bo podekscytowani rywalizacją kibice znów chętniej sięgali po gazetę. Wszyscy producenci automobili potraktowali ogłoszenie naboru jak wyzwanie na pojedynek, którego triumfator zyska sławę w całej Europie. Do zawodów zgłoszono aż 102 pojazdy. Lecz na starcie liczącej 136 km trasy, ustawiło się zaledwie 21 aut. Inne zepsuły się wcześniej, lub nie zdążono ich na czas zbudować. Tamtego poranka, 22 lipca 1894 roku, najskuteczniej uwagę widzów przyciągnął pomalowany złotą farbą i obwieszony dzwoneczkami parowy pojazd Emila Scotta z Epernay gdy organizatorzy zaprotestowali, twierdząc, że taka dekoracja ośmiesza zawody, Scott przekazał im pismo od prefekta swego merostwa. Nakazywał on ozdobić pojazd dzwoneczkami, bo nie tylko zagłuszą obrzydliwy hałas wylatującej pary i zgrzyt mechanizmu, ale uchronią również od niepokoju przy napotkaniu zaprzęgów, albowiem dzwonki te będą wywoływały umijanych zwierząt pociągowych złudzenie swojskości, gdyż powszechnie wiadomo, że na wsi konie mają dzwonki przy zaprzęgach. Będzie się im więc wydawało, że jedzie taki zaprzęg konny, a nie buchający parą i dymem pojazd bez koni. Gdy ruszyli, na czoło stawki od razu wysforował się automobil parowy, zaprojektowany i prowadzony przez hrabiego Alberta de Dion, współudziałowca spółki de Dion Bouton Trepardu. Ścigał go napędzany benzynowym silnikiem samochód z fabryki Armanda Pejota. Za nimi jechał kolejny pojazd Pejota. Ta kolejność utrzymała się aż do mety. Tam Piergi Giffard zdecydował, że pierwsza nagroda należy się Armandowi Peugeotowi. Swoją decyzję uzasadnił regulaminowym kruczkiem. Jeden z punktów zabraniał startować ciągnikom holującym powóz. Za taki właśnie ciągnik uznano parowy automobil hrabiego de Dion i choć wygrał, to laur zwycięzcy przypadł samochodowi napędzanemu silnikiem benzynowym. Nic dziwnego, że hrabia nie krył swego wzburzenia i całe przedsięwzięcie nazwał wielkim oszustwem, po czym, żeby wziąć rewanż na Le Petit Journal, ogłosił, że zorganizuje własny rajd. Przez wiele miesięcy szukał sponsorów, aż wreszcie rok później dwadzieścia jeden automobili, w tym sześć parowych oraz jeden z silnikiem elektrycznym, ruszyło na pętle z Paryża do Bordeaux i z powrotem. Tym razem kryterium oceny, kto zwyciężył, miało być tylko jedno: kolejność przejechania linii mety. Faworytem rajdu był nowatorski elektromobil francuskiego inżyniera Charlesa Jean Toda. Niezawodny silnik elektryczny pozwalał rozpędzić auto do nieosiągalnej dla konkurentów prędkości niemal 100 km na godzinę. Jego piętą achillesową było źródło zasilania, czyli akumulatory. Zbudowane były z ołowiowych płyt, więc pojazd ważył 950 kg, a do tego szybko się wyładowywały. Aby pokonać trasę liczącą 1000 km, konstruktor rozmieścił punkty z zapasowymi akumulatorami aż w 15 miejscach. Niewiele mu to pomogło. W zaciężkim samochodzie zostały uszkodzone obie osie na wybojach i pojazd nie dotarł do mety. Zdecydowanie lepiej radziły sobie automobile parowe. Łaknący zemsty hrabia de Dion prowadził aż do Bordeaux, zostawiając w tyle znienawidzone auta Armanda Pejota. Tuż za nim jechał jednak inny samochód z silnikiem spalinowym marki Panard et za kierownicą siedział jego konstruktor, Emil Levasseur. To on stał się wkrótce bohaterem rajdu. W Bordeaux okazało się, że mający czekać na niego zmiennik gdzieś się zapodział. Natomiast w aucie hrabiego de Dion usiadł inny kierowca i ruszył szybko w drogę powrotną. Levasseur, nie namyślając się długo, wychylił lampkę wina, chwycił coś do jedzenia i wrócił na trasę. Gdy wjeżdżał na ulicę Paryża, za kierownicą siedział już łącznie 49 godzin. Morderczy wysiłek się opłacił. Automobil spółki Panar and Levasor pierwszy przejechał linię mety. Rozentuzjazmowany tłum wyciągnął konstruktora z auta i niósł na rękach ulicami miasta. Dopiero po chwili zauważono, że Levasor śpi. Samo przebudzenie okazało się jednak bardzo przykre. Dobrane przez Alberta de Dion jury błyskawicznie zdyskwalifikowało zwycięzcę. Jako uzasadnienie podano, iż auto pana R.N. Levasseur miało jedynie dwa miejsca siedzące, a nie cztery, jak nakazywał regulamin. Tymczasem drugi domety wcale nie dojechał samochód hrabiego, tylko auto Armanda Peugeot. Z powodu awarii, de Dion musiał zadowolić się dopiero dziesiątym miejscem. Wyciągając wniosek z poniesionej klęski, po powrocie do firmy ogłosił w niej rewolucję, oświadczając zaskoczonym pracownikom, że przestawiają się na auta z silnikiem spalinowym. Zdeterminowany hrabia uznał, że tylko w ten sposób ma szansę wreszcie odpłacić za upokorzenia zarówno Pierowi Zifardowi, jak i Armandowi. Pejotowi. Motory postępu. Dla rodzącego się przemysłu naftowego Armand Peugeot oraz kilku starszych od niego konstruktorów z Nikolausem Augustem Ottem na czele byli jak prawdziwy dar niebios. Ropa naftowa nie zrobiłaby oszałamiającej kariery, stając się najważniejszym paliwem cywilizacji, gdyby nie silnik spalinowy napędzający samochód Zanim on jednak powstał, wynaleziono inny rodzaj napędu, konkurencyjny dla kotła parowego, a zarazem prosty i niezawodny. Pierwszy silnik elektromagnetyczny skonstruował w USA profesor Uniwersytetu w Princeton, Joseph Henry. Zachwycony swym osiągnięciem, nigdy nie zatroszczył się o to, by jego wynalazek stał się do czegokolwiek przydatny zupełnie odmienne podejście miał mieszkający w malutkim Forest Dale w stanie Vermont kowal Thomas Davenport W 1833 roku nabył on silnik Henryego i szybko dostrzegł potencjał tkwiący w tym urządzeniu Maszyny parowe jakich wcześniej używał wymagały kotła z wrzącą wodą i ogromnych ilości paliwa do podtrzymania ciepła Małe urządzenie zbudowane przez naukowca z Princeton potrzebowało jedynie podłączenia do ogniw elektrycznych Wolty. Na tym kończyły się jednak jego zalety. Silniczek miał niewielką moc i szybko się psuł. Davenport, jak na samouka przystało, nie przejmował się obowiązującymi teoriami i zaczął szukać sposobów, by temu zaradzić. Dzielnie wspierała go w tym żona. Na bieżąco sporządzała notatki z kolejnych eksperymentów, a nawet podarła na pasy swą jedyną jedwabną suknię, aby materiału z niej można było użyć do izolacji miedzianych drutów. Wynalazcy udało się tak przekonstruować urządzenie, by zapewnić przepływ elektryczności między jego ruchomymi częściami przez przewodzące prąd szczotki. Davenport zaprojektował także komutator, przełączający kierunek biegu energii elektrycznej w uzwojeniach wirnika wraz z jego obrotem. Stworzył tym samym nowatorską jednostkę napędową, zdolną konkurować z maszynami parowymi. I postanowił zbić na niej majątek. W tym celu wybrał się z żoną do Waszyngtonu, by na początek odwiedzić tamtejsze biuro patentowe. Ku zaskoczeniu Kowala urzędnicy odrzucili wniosek, uznając silnik elektryczny za coś tak abstrakcyjnego, że niemożliwego do opatentowania. Trafił się im jednak wyjątkowo uparty petent i po trzech latach oporu urząd w końcu skapitulował. Po uzyskaniu patentu na swój wynalazek w 1837 roku Davenport postanowił zamieszkać w Nowym Jorku i tam uruchomić warsztat. Okultyzm i tajemnicze prawa magnetyzmu są ujarzmiane za sprawą urządzenia pana Davenporta, poinformował wkrótce czytelników New York Herald. W pracowni, znajdującej się niedaleko Wall Street, dziennikarz obejrzał sobie mechaniczne krosna, frezarkę, szlifierkę i prasę drukarską, wszystkie napędzane silnikiem elektrycznym. Utalentowany kowal zbudował niebawem pierwszy zasilany prądem szynobus. Wszystkie te maszyny prezentowały się obiecująco, ale wynalazca nie potrafił znaleźć rozwiązania kluczowego problemu. Bez odpowiednio wydajnego źródła energii znakomity silnik okazywał się bezużyteczny. Używane przez Kowala baterie, zbudowane z ogniw Wolty, bardzo szybko wymagały nowego ładowania. To powodowało, że po interesującym pokazie żaden inwestor nie zamierzał ryzykować wydania gotówki na wdrożenie do użytku urządzenia, dzięki któremu w gruncie rzeczy niedaleko można było zajechać. W końcu Davenporta z Nowego Jorku wygnała bieda. Po powrocie do Forest Dale zajął się przelewaniem frustracji na papier. Dzięki temu powstała wizjonerska książka o tym, jak wielką rolę w przyszłości odegra silnik elektryczny. Jej autor już tego nie doczekał. Zbankrutowany i zgorzkniały zmarł w 1851 roku. Dożywszy ledwie 49 lat. Znaczenie wynalazków Thomasa Davenporta docenił dopiero Thomas Edison. Jego największym talentem było to, że bezbłędnie potrafił wyszukiwać przełomowe konstrukcje, a potem je udoskonalać. Dzięki temu stał się najsławniejszym wynalazcą wszechczasów. Edison, wedle tego samego wzorca, potraktował dzieło Kowala z Forest Dale. Postarał się więc zminiaturyzować silnik elektryczny, jednocześnie zwiększając liczbę osiąganych obrotów. Przy czterech tysiącach na minutę silniczek znakomicie sprawdzał się jako zasilanie mechanicznego pióra do dziurkowania matryc. Wynalazek ów Edison wprowadził na rynek wraz z uruchomieniem w Nowym Jorku przy Pearl Street pierwszej elektrowni. Dzięki niej nabywcy pióra nie musieli się troszczyć o źródło energii. Stały dopływ prądu był też niezbędny dla edisonowskiej żarówki. Amerykański wynalazca zainteresował się również możliwościami magazynowania elektryczności w przenośnych urządzeniach. Pierwszy akumulator kwasowo-ołowiowy zbudował w 1859 roku francuski fizyk Gaston Planté. Dwadzieścia lat później Camille Fauré udoskonalił tę konstrukcję. Akumulator stał się lżejszy oraz bardziej odporny na wstrząsy. Potem w swoim laboratorium w Menlo Park zajął się nim Thomas Edison. Zmodyfikowane tam akumulatory były już w stanie napędzać przez wiele godzin silnik elektryczny dużej mocy, zaś elektrownia zapewniała możliwość ich regularnego doładowywania. Teraz koniecznie trzeba było użyć tych nowinek technicznych do zbudowania powozu bez konia. Po udoskonaleniu przez Edisona silnik elektryczny był konstrukcją równie prostą i niezawodną jak silnik parowy. Przy tym ważył o wiele mniej, co przy budowaniu pojazdu drogowego miało ogromne znaczenie. Gdyby ewolucja światowej motoryzacji potoczyła się innym torem, wówczas o miano wynalazcy samochodu ścigałby się francuski konstruktor omnibusów parowych Amadeusz Boly z angielskimi naukowcami. Williamem A. R. Tonem i Johnem Perrym. Ci dwaj pracownicy Finsbury Technical College, sześć lat po tym, jak parowa obeisant odbyła swą podróż z Le Mans do Paryża, wpadli na pomysł, by na trzykołowym powozie zamontować akumulatory i silnik elektryczny. Wzbudzili wielką sensację w Londynie, gdy w październiku 1882 roku przejechali takim pojazdem reprezentacyjną Queen Victoria Street, zaskakując przechodniów całkiem sporą prędkością wynoszącą 14 km na godzinę. Elektrowóz Ayrtona i Periego pokonał aż 40 mil bez doładowania. Wynalazcy jednak nie kontynuowali prac i zaprzepaścili sukces znajdujący się na wyciągnięcie ręki. Dostatnie i wygodne życie czasami nie motywuje do wystarczającego wysiłku. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.